Teraz poproszę pana wiceprzewodniczącego Rady Krzysztofa Markusa, żeby tutaj przedstawił wszystkim państwu sprawozdanie, tylko bardzo krótko poproszę, z prac komisji, chociaż wiem, że tych komisji było bardzo dużo i jest dużo do powiedzenia, ale tak naprawdę w telegraficznym skrócie. Dobry wieczór państwu, witam. No i mam tutaj dylemat, ponieważ koleżanka prosi o to, żeby było możliwe jak najkrócej. Postaram się w takim razie przedstawić to tak krótko, jak tylko się da. Ale chciałbym też nie pomijać pewnych kwestii, które dadzą państwu pewien obraz tego, czym komisje się zajmują, czym zajmuje się później Rada Miejska. Tych tematów jest tak wiele, że i tak będę pomijał, przedstawię je w telegraficznym skrócie i pozwolicie państwo, że po kolei. Jeśli chodzi o pięć komisji, to przy pierwszej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu ja wspomnę tylko, że te sprawozdania będą dotyczyły informacji również 2015 roku. Roczna frekwencja na 12 posiedzeniach komisji wyniosła ponad 80%. Tematyka wynikała z przyjętego planu na 2015 rok, który podczas pracy uległ modyfikacją według zaistniałych potrzeb. I na posiedzeniach komisji omawiano 21 tematów. Ja nie będę wymieniał wszystkich, wybrałem sobie tylko te najistotniejsze. A więc funkcjonowanie MKS Mazur, spotkanie z kadrą zarządzającą i trenerską, funkcjonowanie gostynińskiego skateparku, naprawa, utrzymanie, modernizacja, plan budowy nowego obiektu, działalność koła wędkarskiego, osiągnięcia plany potrzeby, spotkanie z zarządem, organizacja letniego festiwalu teatralnego oraz wydarzenia kulturalnego Odpust Kuba, kulturalne lato, propozycje działań, MCEK, podsumowanie działań placówki w pierwszym kwartale 2015 roku, plany i strategia rozwoju, działanie sportowe Gostynie, pierwszy etap, pensum, godzin nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w oddziałach organizacyjnych na terenie szkół podstawowych nr 1 i nr 3 w Gostyninie w roku szkolnym 2015-2016, podsumowanie roku szkolnego 2014-2015, organizacja roku szkolnego 2015-2016 w szkołach miejskich, placówkach oświatowych oraz w szkole muzycznej, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2015 roku, rozpatrzenie pisma pana Rafała Kosmulskiego z Instytutu Edukacji i Rozwoju w sprawie przyznania dotacji dla Akademii Przedszkolaka, analiza sytuacji dotyczącej gimnazjum nr 1, organizacja imprez sportowych w Gostyninie, analiza sytuacji, reaktywacja Miejskiej Ligi Piłki Siatkowej jesień-zima 2015/2016 oraz informacja o pozostałych turniejach i ligach sportowych organizowanych na terenie miasta Gostynina. Analiza wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających do nauczycieli i sprawozdanie placówki za okres od 1 lipca do 1 lipca 2015 roku. To by było tyle w skrócie, jeśli chodzi o pierwszą komisję. Teraz kolejna to Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, również za 2015 rok. Pracowała ona w 7-osobowym składzie. W tym czasie odbyła 10 posiedzeń w oparciu o przyjęty i zaakceptowany plan pracy, a także wnioski burmistrza wymagające opinii komisji. Frekwencja wynosiła ponad 90%, 93,5%. Tutaj mam zapisane. Komisja zajmowała się głównie sprawami związanymi z rozwojem gospodarczym naszego miasta, a także jego budżetem. Omawiane były następujące projekty uchwał. Zmian w budżecie w 2015 roku, zmian projektu w budżecie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015-2022, wykonanie budżetu za 2015 rok, wysokość stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, podatku rolnego, leśnego. Na posiedzeniach komisji omawiane były także tematy związane z aspektami ekonomiczno-gospodarczymi miasta, a w szczególności efekty ekonomiczne Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, efekty ekonomiczne Centrum Handlowo-Usługowego Stara Betoniarnia, efekty ekonomiczno-gospodarcze spółek z kapitałem miasta, m.in. przedsiębiorstwa komunalnego, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, a także zakładu oczyszczania miasta, analiza efektów ekonomicznych Agencji Rozwoju i Promocji Zamek, możliwości utworzenia strefy ekonomicznej, omówienie audytu otwarcia w mieście, omawiany był stan realizacji term gostynińskich, przyjęcie sprawozdania ze sprzedaży mienia komunalnego i przetargów inwestycyjnych w 2015 roku, omówienie funkcjonowania legotargu na terenie Starej Betoniarni. Kolejna, trzecia komisja to Komisja Spraw Obywatelskich
Zdrowia i Opieki Społecznej. Komisja pracowała w składzie 5-osobowym. W posiedzeniach komisji brali udział również zaproszeni goście. Odbyło się 12 posiedzeń, frekwencja to 80%. Komisja opiniowała 42 projekty uchwał. I tutaj tylko kilka przytoczę. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2015 rok. Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017, przyjęcia Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy na rok 2015, przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie miasta Gostynina na rok 2015, przyjęcia zaktualizowanego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostynin w latach 2008-2032, przeprowadzenie na terenie miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie gostynińskiego budżetu obywatelskiego jako części budżetu miasta Gostynina na 2016 rok, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie, wyrażenia zgody na podpisanie przez burmistrza miasta Gostynina aktu partnerstwa miasta Gostynin i Żnin, zwolnienia od podatku od nieruchomości. Dalej, zwolnienie od podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis. Na posiedzeniach komisji poza tym omawiano następujące tematy. Karta Dużej Rodziny, budżet obywatelski, uruchomienie taniej linii autobusowej na trasie Zalesie Gostynin Cmentarz Kruk. Wysłuchano informacji odnośnie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Informacje o stanie bezrobocia i sposobach jego zwalczania. Uruchomienie żłobka lub klubu dziecięcego w Gostyninie. Wysłuchano informacji odnośnie zapewnienia podstawowej opieki pediatrycznej w okresie weekendowym, świątecznym, wakacyjnym. Dyskutowano odnośnie dzierżawy zalewu. Poruszano sprawę ogrodzenia przy Netto. Omawiano stan gostynińskich placów zabaw. Omawiano funkcjonowanie pomocy społecznej w Gostyninie. Przedstawiono informacje o stanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Omawiano temat Gostynin dla seniorów. Proszę Państwa, dwie komisje. Tu już będzie krótko. Gdybym czytał za szybko, to proszę protestować, ponieważ mam też tak dylemat. Albo szybciej, mniej wyraźnie, albo będzie powoli, ale niestety będzie to jeszcze dłuższe. Więc kolejna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Tutaj również to sprawozdanie za ten ubiegły 2015 rok. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przyjęty przez Radę Miasta w miesiącu styczniu 2015 roku. Odbyło się 9 posiedzeń komisji, frekwencja wynosiła 94%. Komisja zajmowała się następującymi sprawami. Przedstawiono stan monitoringu w mieście. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Gostyninie. Komisja podjęła temat infrastruktury drogowej pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, usprawnień komunikacyjnych, w tym płynności ruchu oraz jakości oznakowania i czytelności dróg. Komisja zajęła się problemem parkingów i ciągów pieszych na terenie miasta przy współpracy spółdzielni mieszkaniowych. Podjęła dyskusję na temat ustalenia kompleksowego planu naprawy infrastruktury drogowej, w tym parkingów na terenie gminy miasta Gostynina w oparciu o konsultacje społeczne. Zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie rozwiązania jednostki Straży Miejskiej w Gostyninie wraz z zapisem w uzasadnieniu. Po rozwiązaniu Straży Miejskiej należy podjąć pilne działania celem modernizacji miejskiego monitoringu. Przyjęła informację Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie na temat stanu bezpieczeństwa w mieście. Zajęła się likwidowaniem barier architektonicznych i podjęła wnioski i uzgodnienia. Przyjęła informację na temat przygotowania miasta do sezonu zimowego 2015/2016. I już ostatnio, proszę Państwa, komisja rewizyjna. Podstawą działania komisji rewizyjnej były zadania zlecone przez Radę Miejską w Gostyninie. Realizację poszczególnych zadań przedstawia się następująco. Przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej na 2015 rok. Informacja burmistrza w sprawie realizacji zadania, budowa Centralnego Parku Balneologii i Wypoczynku Termy Gostynińskie,
kontrola w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli, struktura, organizacja, stan zatrudnienia, informacja burmistrza w sprawie finansowania zadań spółki Stara Betoniarnia, dokonanie oceny pracy burmistrza miasta Gostynina w kontekście udzielania absolutorium, sprawdzenie nieprawidłowości dotyczącego łamania prawa pracowniczego i etycznego w przedszkolu nr 5, informacja o realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze 2015 roku, kontrola zarządzeń wydanych przez burmistrza miasta w pierwszym półroczu 2015 roku, stan realizacji i rozliczenie wybranych zadań inwestycyjnych w bieżącej kadencji, przegląd struktury organizacyjnej i zatrudnienia w Urzędzie Miasta, kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2015 roku. Bardzo dziękuję za cierpliwe wysłuchanie.